Gość studia Bałtyk. Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. Witam pana, panie prezydencie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan pracuje przed urlopem, po urlopie, panie prezydencie? W trakcie. W trakcie? W trakcie. W trakcie urlopu. W trakcie urlopu. Tym bardziej dziękuję panu za przyjście do naszego studia. Panie prezydencie, radosna wiadomość. Rada Ministrów przyjęła do programu budowy dróg krajowych S6. Będzie też obwodnica Koszalina i Sianowa. Będą obwodnice przy okazji Szczecinka i Wałcza. Przypomnę, w założeniach do 2018 powstanie droga ze Szczecina do Koszalina i obwodnica Koszalina i Sianowa. To taka kropka rządowa nad i ta decyzja. Tak. Tak, to na tą decyzję oczekiwaliśmy wiele, wiele lat. 4 lata temu, jak mówiliśmy o szóstce, mówiliśmy o rozpoczęciu, o decyzji środowiskowej, chyba niewiele osób wierzyło, że się uda. No później wiele lat zabiegań. Tu zaczęła się dyskusja, można powiedzieć, publiczna w Radiu Koszalin, gdzie właśnie w sprawie szóstki spotkaliśmy się ze środowiskiem słupskim. Później wielka akcja Głosu Koszalińskiego, naprawdę dziesiątki podpisów, które też zbierałem, nie ukrywam, ale warto było. No i taka kropka nad i. W zeszłym roku wizyta pana premiera Tuska tutaj w Koszalinie obiecał, że ten projekt jest na dobrej drodze. Później kolejne potwierdzenia, no i stało się. Dla mnie, mówiąc szczerze i śledząc prasę tydzień dosłownie przed przyjęciem programu, to było wielkie ów, bo inne regiony bardzo lobbowały, żeby tą szóstkę przenieść w inne miejsce. Panie prezydencie, no wyobraźmy sobie sytuację za 4 lata, już te wielkie samochody będą omijały Koszalin, będzie mniejszy ruch w mieście, ale tak przy okazji, z socjologicznego punktu widzenia, próbował pan sobie wyobrazić, gdy ten wielki ruch nas ominie, to będzie taki czynnik miastotwórczy, czy raczej na przykład prowincjogenny? On już jest miastotwórczy, bo po tej decyzji, po tej wstępnej deklaracji wzrosło zainteresowanie inwestowania w Koszalinie. Mówiąc szczerze, ostatni inwestor, ten, któremu ostatnio wydano decyzję w strefie ROTO, spółka szwajcarska, która kupiła 10 hektarów w strefie, to była taka właśnie kropka nad i. Walczyliśmy z inną lokalizacją i powiem szczerze, wygraliśmy o minuty, bo liczono bardzo dokładnie dojazd do berlińskiego ringu, do tego samego miejsca i tu wygraliśmy o minuty, mając w zapasie jeszcze właśnie budowę drogi ekspresowej, więc to zainteresowanie, o czym mówiliśmy od samego początku, to jest udrożnienie jeszcze nie w pełni, bo jeszcze będziemy mówić pewnie niedługo przy okazji kolejnego programu rządowego na temat S11, będziemy na ten temat dyskutować, ale to jest już pewne udrożnienie Koszalina. A poza tym chyba nie wszyscy sobie zdają sprawę, że do Kołobrzegu będziemy jechać 20 kilka minut. To już będzie praktycznie jedno miasto. Dłużej jedzie się z Głębokiego na Szczecinie, na Dąbie. Ta trasa zajmuje znacznie dłużej niż przejazd do Kołobrzegu, więc można powiedzieć, że tworzy się też ośrodek gospodarczy, który liczy sobie 100 tysięcy mieszkańców, a 200 tysięcy i to jest już znacznie większy potencjał gospodarczy. Bardzo optymistyczna wizja, panie prezydencie. Rozumiem, że ten duży ring, on będzie się łączył z tym ringiem, z tym pierścieniem wewnętrznym Koszalina, który lada moment będzie ukończony. Tak, my już pracujemy nad połączeniem Koszalina z trasą S6, bo te wjazdy, które w tej chwili mamy, te dojazdy do węzłów, wiadomo, że będą niewydolne w momencie, kiedy ring zostanie uruchomiony. To jest Władysława IV i to jest taki wjazd, można powiedzieć, dla mieszkańców. Udało się wynegocjować węzeł na ulicy Morskiej, czyli będzie on obsługiwał bezpośrednio specjalną strefę ekonomiczną i ten ruch, który tam jest generowany, nie wjedzie do Koszalina i przeprojektowujemy też ulicę Szczecińską, bo tam, stamtąd właśnie, od tamtej strony będziemy też projektować wjazd do miasta, zarówno do strefy, jak i połączenie miasta z obwodnicą. Panie prezydencie, no teraz pan na urlopie, no ale jak pan wróci za parę dni, stanie pan znowu w swoim oknie w gabinecie i spojrzy pan na rynek, to pan się strasznie chyba musi wkurzać, bo te daty są ciągle przesuwane. Pierwsza to miała być 30 czerwca, chodzi o ukończenie tej wielkiej budowy na placu przed ratuszem, a sezon wyborczy tuż, to co pan czuje? Nie patrzę na sezon wyborczy, natomiast patrzę na to, że
wszystko to, co nas powstrzymuje, to brak nieszczęsnego kamienia i wykonawcy. Nie ukrywam, że nie poprawia mi humoru ten widok z okna, aczkolwiek z drugiej strony już część tego kamienia jest. Myślę, że w przyszłym tygodniu pierzeja zachodnia, ta łącząca katedrę z bankiem przy ratuszu, ona już będzie otwarta, więc troszeczkę udróżnimy tą komunikację. Drugi, mam deklarację, że w przyszłym tygodniu bardzo ostre prace na tej pierzei wzdłuż ulicy Młyńskiej, więc pozostanie ta środkowa część, fontanna, budynek jest praktycznie już gotowy, więc tutaj też wykonawca się stara, ale niestety no, bez kamienia tego nie ułoży. Popełnił chyba pewien błąd na etapie właśnie przygotowania tej inwestycji, czyli zamówienia po prostu kamienia. Faktycznie te kary, 25 tysięcy? Nie zgodziłem się na wydłużenie terminu i zgodnie z umową te kary będą naliczane na koniec inwestycji. Panie prezydencie, a tak z ludzkiego punktu widzenia, pan rozumie tych ludzi, którym przed oknami stanęła ta wielka budowla na placu ratuszowym? Na razie jest budynek, nie ma jeszcze rynku, więc będziemy osądzać po całości. Myślę, że wtedy mieszkańcy będą mogli ocenić całość rynku jako takiego. Zarząd obiektów sportowych, prace trwają przy akwaparku. Zrezygnował ostatnio Jakub Pyżanowski z funkcji prezesa. Musiał zrezygnować. On mówi, pan się wypowiadał, my oczywiście tego nie znamy, co jest w raporcie NIK-u. W takim razie, dlaczego musiał złożyć? Nie musiał. Nie musiał. To jest jego decyzja. Ja te zapisy wstępne znam i nie ukrywam, że nie zgadzam się z nimi w jakimkolwiek celu. Ja powiem, dam tylko jeden przykład, bo oczywiście cały protokół po zakończeniu całej procedury będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców na stronach zarówno spółki, jak i miasta i tutaj nie będziemy niczego ukrywać, bo nigdy tego nie robiliśmy. Natomiast w tej chwili trwa ta procedura odwoławcza. Ja podam tylko jeden przykład, gdzie NIK twierdzi, że powinniśmy wybrać poprzednią firmę, która wiadomo, jak skończyła z tym akwaparkiem, powinniśmy wybrać w pierwszym podejściu, nie odrzucać jej ze względu na zbyt niską cenę. Powinniśmy z nimi od razu podpisać firmę, podpisać umowę. Jak się to skończyło, wszyscy wiedzą, bo mówiliśmy o tym niemal przez połowę to ubiegłego roku. To dlaczego prezes jednak chyba po prostu nie, jak sami powiedział, głęboko się z tym nie zgadza i uważa, że ten protokół jest dla niego krzywdzący. Tak postanowił, trudno. Kto po nim będzie rządził ZOS-em? Myślę, że jutro, że w przyszłym tygodniu poznamy następcę. Panie prezydencie. Lub następczynię. Aha, no może troszkę więcej, panie prezydencie. Nie, myślę, że najpierw powinna najpierw kandydaturę poznać Rada Nadzorcza, później oczywiście ogłosimy, kto będzie tą osobą. Panie prezydencie, czy jest jakaś koncepcja, no wróćmy teraz w okolice ratusza, żeby ożywić na nowo życie w centrum miasta. Życie opanowane przez banki, te różne lumpeksy, lombardy, a ludzie w galeriach handlowych spędzają czas. Ja wiem, że ten, no może plac ratuszowy, może troszkę ożywi, ale trzeba sprzyjać chyba takiej infrastrukturze, która pozwoliłaby z powrotem ludzi przyciągnąć do centrum miasta. Czyli ja nie ukrywam, że my mniej więcej od roku już pracujemy nad koncepcją i to razem z przedsiębiorcami. Którzy prowadzą działalność w centrum, zwłaszcza przy ulicy Zwycięstwa. I ratusz to jest takim początkiem zmian na ulicy Zwycięstwa. W tej chwili już pracuję nad przygotowaniem konkursu na rewitalizację tej części, łącznie z deptakiem na ulicy Dworcowej, stąd też ograniczenie tam remontu tylko do części skweru, który na pewno zostanie zachowany. Ale nad tą koncepcją pracujemy. To będzie proces, który zajmie najprawdopodobniej ożywienie ulicy Zwycięstwa kilka ładnych lat. Będzie procesem drogim, ale nie ukrywam, że z drugiej strony też czekam na rządowy program rewitalizacji. Te założenia już się pokazały, więc musimy dopasować się to wszystko tak, żeby to sfinansować ze środków zewnętrznych. Ścieżka rowerowa z rozdania budżetu obywatelskiego na Zwycięstwa już prawie na ukończeniu. No, to świetnie to wszystko wygląda, ale gdyby tak ją pociągnąć, panie prezydencie, przez całe
miasta przez centrum, ile osób wtedy przesiadłoby się z aut na rowery, ile uczniów dojeżdżałoby we wrześniu do szkoły, tak? To niedaleka perspektywa, mam nadzieję. Ja powiem tak, no nie wszystko naraz można zrobić. Tak, jeśli popatrzysz w tej chwili na nową mapę, którą wydaliśmy, to naprawdę to robi wrażenie. Tych ścieżek przybyło bardzo, bardzo dużo. To jest kilkanaście kilometrów ścieżek w ostatnich czterech latach. Natomiast ja niejednokrotnie podkreślałem, że najpierw trzeba to robić sukcesywnie, więc najpierw wjazdy i taki wjazd kolejny też powstał, bo przypomnę, że zrobiliśmy Bohaterów Warszawy w całości, a ta inwestycja jakoś po cichu się odbyła, ale to jest cały wjazd i w tej chwili przebudowujemy skrzyżowanie, więc dochodzimy znowu w kolejnym miejscu do jakby wewnętrznego naszego ringu. Natomiast okazuje się, że w nowej perspektywie finansowej są pieniądze przeznaczone na transport, tak zwany transport niskoemisyjny w centrach miast, a to są po prostu między innymi ścieżki rowerowe. Między innymi, bo oczywiście chodzi też o tabor niskoemisyjny, ale między innymi ścieżki rowerowe. Więc można powiedzieć, że rozwiązaliśmy w pewien sposób wjazdy i duży ring. Teraz będziemy pracować nad tym małym. I dobra informacja, tak na Traugutta zaczęła się przebudowa ścieżki, która jest tam dziurawa, koszmarna. Już nie powiem, co rowerzyści o tym mówią. Będzie, sam pan jeździ. Sam i wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, ale nie można było naraz robić zwycięstwa Orląt, Traugutta i tych ścieżek, więc są dwie, teraz przed nami trzecia. Będziemy się starać tak, żeby można było jednak przejechać, bo to jest główny trakt rowerowy przez miasto, jeśli chodzi o połączenie północy, chociażby z Wodną Doliną. Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość, bo w Koszalinie, no na szczęście, no ja już powtórzę, ten truizm, tak, musi być gorzej, żeby było lepiej. Mnóstwo inwestycji jest na drogach, między innymi będzie także przebudowywane, czy budowane to rondo na 4 marca Wojska Polskiego. Tam jest taka fasolka, taka sztucznie ułożona. To już można powiedzieć, można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie tej fasolki, bo w październiku już powinno ostatecznie zniknąć. Udało się pozyskać dodatkowe środki od marszałka, ta umowa na 16 milionów, z tego większość na drogi, które już wykonaliśmy, albo jesteśmy w trakcie realizacji, stąd niemal 9 milionów dodatkowych pieniędzy na remont, 20 kilka zadań w zasadzie w każdej dzielnicy, tam gdzie te drogi są najbardziej zużyte. To będą nowe dywaniki, będą tam, gdzie są zniszczone chodniki, będą chodniki. Sporo zadań, mam nadzieję, że uda się wszystkie wykonać do końca roku. Panie prezydencie, już na zakończenie, wiem, że opozycja była oburzona, kiedy postanowił pan wydać tam lekko ponad 300 tysięcy złotych na ten koncert na Fali. Warto było wydać te pieniądze. No oczywiście fenomenalna Edyta Górniak, no, ale z drugiej strony czasami tam widzowie spuszczali głowy z zażenowaniem, jak tam Cezary Pozero opowiadał takie dowcipy typu tam HWD, i tak dalej, i tak dalej. Panie prezydencie. Ja myślę, że warto było walczyć wtedy na sesji, bo ta dyskusja trwała kilka godzin dosłownie. Robiono wszystko, żeby ten koncert się nie odbył, ale ja oceniam to z innego punktu widzenia. Kilkadziesiąt reklam Koszalina w Dwójce, kilkadziesiąt spotów w Radiu Z, w Fakcie, w bezpośrednia transmisja, mamy takie wstępne wyniki oglądalności. Niemal 2 miliony ludzi śledziło to na żywo. Nie wiem, jaka była słuchalność Radia Z, bo trudno mi w tej chwili powiedzieć, jeszcze tego nie wiemy. I myślę, że warto było. A z drugiej strony pod kątem, też trzeba patrzeć pod kątem realizacyjnym. Tak zrobionego koncertu w Koszalinie ja nie pamiętam osobiście. Czyli taki udany koncert, zdaniem pana, przełoży się na co, panie prezydencie, na wizytę turystów, bo Koszalin jest miastem tranzytowym, no nie ukrywajmy. Pozytywne postrzeganie tego miasta. Jeśli ktoś ogląda, czasami wytrzymuje reklamy, to kolejna reklama Dwójki w całości oparta jest na amfiteatrze koszalińskim, więc chyba warto być pozytywnie kojarzonym w Polsce. Panie prezydencie, dziękuję panu bardzo za to, że na 15 minut przerwał pan swój urlop tutaj, żeby przyjść do nas. Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, był gościem Studia Bałtyk. Dziękuję państwu. Gość Studia Bałtyk.